witam się dzisiaj w kolejnym vlogu. Postanowiłam, że nagram dla Was weekendowy vlog, taki typowo z soboty i niedzieli. Dzisiaj mamy sobotę, wyjeżdżam właśnie do rodzinki. Pokażę Wam mój styl. Sorry, że jestem taka zdyszana, ale biegłam po schodach, żeby nagrać dla Was jeszcze vloga. Tak, zwyczajnie, jeansówka. Taka ściągana, bluzka kolorowa, pasek, czarne jeansy, wansy, no i biżuteria. I to jest cała moja stylowa. Właśnie dzisiaj jedziemy do rodzinki, tak jak już mówiłam, więc pewnie za dużo się nie będę odzywać, ale wiem, że będę w galerii któregoś dnia, bo chyba niedziela jest handlowa, więc jak ktoś pyta, to oczywiście będzie haul. I co, zabieram Was ze sobą. Pewnie nie będę się za dużo odzywać, ale coś tam... Na pewno coś tam w tym vlogu będzie, także zapraszam Was do oglądania, na wstępie łapki w górę i subskrypcja na tym kanale. I co? Zapraszam Was do dalszej części vloga. Jedziemy teraz tam, gdzie nagrywano Rancho, taki serial. Pewnie wiecie, co to jest. Więc w sensie jedziemy do jakiegoś miejsca, gdzie nagrywano tam scenkę, nie wiem do jakiego. Więc na pewno Wam pokażę, w przywitkach będziecie mieli. Sorry, że się nie odzywam, ale nie dzieje się tutaj zbyt dużo. Dzisiaj już wyjeżdżamy, bo jest niedziela. Więc co, zapraszam Was do miejsca Rancha. Też jedziemy nad zalew, więc na pewno przybitki będziecie mieć. Także zapraszam. Nie witam się z Wami podczas montowania tego filmiku, tego vloga. Właśnie go montuję. Sorry za mój wygląd, ale jest już wieczór i jestem trochę zmęczona. Ale słuchajcie, powiedziałam Wam, że jedziemy do miejsca, gdzie nagrywano scenkę do serialu Rancho i byliśmy tam, tylko że to był, jak wiecie bądź nie, bo nie wiem, czy każdy z Was oglądał, domek, w którym mieszkała Lucy razem z Kusym, tylko że ten dom, ten dwór tak naprawdę jest terenem prywatnym i on jest cały zarośnięty i chciałam Wam nagrać przybitkę albo zrobić zdjęcie, ale nic by nie było widać, więc uwierzcie mi na słowo, naprawdę tam byłam i widziałam, ale nie dałoby się, to zdjęcie nie oddałoby tego w rzeczywistości, także przepraszam Was bardzo i zapraszam do dalszej części vloga. Przeprosić na wstępie, bo zapomniałam, że to jest typowy vlog z weekendu, a w plotę tutaj jeszcze dzień 31 sierpnia, bo w tym dniu to nagrywam, bo zapomniałam, że prowadzę vlog z weekendu i zapomniałam nagrać tam cokolwiek, bo nic się zbyt pięknie działo, dlatego w plotę Wam po prostu tutaj znaczy nie w plotę, w plotę wiadomo to nagranie z tego filmik, ale pokażę Wam po prostu mini haul, może co kupiłam na przestrzeni właśnie weekendu, czy tych dwóch dni właśnie. I po prostu tak zakończymy tego vloga, żeby po prostu nie był za krótki i nudny. Także pokażę Wam, co kupiłam. Pierwszą rzeczą jest taki oto zeszyt z Biedronki, bo okazało się, że mi brakuje jednego zeszytu. 32-kartkowy fioletowy w vlogu Back to School. Widzieliście taki sam, tylko że w niebieskim kolorze. To jest taka bransoletka, którą kupiłam niedawno, właśnie taka perełkowa. I następną rzeczą to jest, to są takie naszyjniki, wiadomo, że to się popsuje za jakiś czas, ale stwierdziłam, że są ładne.
atmosferę, za hałasy. To jest złota biżuteria. Tak to wygląda. Moi drodzy, to jest taki prześliczny kwiatek, który kupiłam w Biedronce. No, jest on prześliczny. Wygląda właśnie tak. Nosiliśmy ten kwiatek. Kosztował 7 zł i były jeszcze białe i żółte. I były żółte doniczki i zielone doniczki. Także jak szukacie jakichś kwiatków, to ten jest prześliczny. Bo nic więcej ciekawego nie robiłam, a nic. To co macie w vlogu z weekendu, to tyle się działo. Jutro wracamy do szkoły. Albo jak wy to oglądacie, to już jesteście po rozpoczęciu, bo nie wiem kiedy to wrzucę, ale podejrzewam, że w dniu rozpoczęcia, czyli jak wy to oglądacie, to w środę, właśnie dzisiaj. I co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jak już mówiłam pewnie na wstępie, zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję na kanale tam niżej. Wpadajcie na moje social media, Instagrama i TikToka. I zapraszam was do kolejnych odcinków, do vlogów i zobaczymy, co tam jeszcze po drodze wrzucimy. Jeśli będą dostępne komentarze, piszcie, co chcecie zobaczyć, ja z chęcią to nagram. Także co, dziękuję bardzo za oglądanie jeszcze raz. Buziaczki dla was i do zobaczenia.